Hej, witam wszystkich. Znajduję się w Liberty Bay i postanowiłem, że pokażę Wam jeszcze jedno miejsce, gdzie chodziłem profitować. Będzie to Mariana Island. Tam trzeba mieć dostęp, więc link będziecie mieli w opisie. Będę tam zbierał i zbierałem Bloody Pincers. Tutaj macie, ile ich zebrałem wcześniej. To jest 688. I tu do poprzedniego filmiku profitowego, który nagrałem na OF-ie, nie pokazałem, ile zebrałem tych Broken Shamanic Staffów. To jest tutaj pokazane 3700, tak żebyście wiedzieli. Tu pokażę Wam, ile ubiłem Blood Crabów. Jest ich 12316. No dość dobrze. No raczej powiem tak, często na Meriany nie chodziłem, częściej byłem, jak widać, po zebranych tych itemów. Tutaj też mogę wpisać Ork Shaman. I tu też jest sprostowanie do tego OF-u, że tu ich ubiłem 51.831, prawie 52 tysiące. Czyli to świadczy o tym, że więcej siedziałem jednak na OF-ie, ale na Merianie też idzie zarobić. Tym bardziej, że te Blood Pincersy są jednak też drogie. Można je zaraz zobaczyć. Bloody Pincers jest. One są po 5300 teraz, więc też jest dobrze. No nic, dobra. Biegniemy tam. Nie ma na co czekać. Po dostępie będziecie mogli właśnie tam, gdzie ja idę teraz, popłynąć, żeby się dostać do kapitana. Już do niego piszę. Hi. Peglek. Jak dobrze pamiętam i dobrze zapamiętałem. Dobra. Tutaj mam też mapkę odznaczoną, bo żeby nie, tylko przyciskam, biegnę. I tu musicie uważać na tej wyspie, tam gdzie będą kraby, bo tam będą też się znajdować żółwie. Zaraz będzie wszystko wiadomo. One mocno biją i na niższych levelach radziłbym uważać. Myślę, że wszystko wziąłem ze sobą. Ale co najważniejsze, i znowu będę przypominał i przypomnę, ubierajcie się pod swój level, bo to jest ważne. Tak, widzicie, idźcie tak jak ja, bo pokażę Wam, jak biegałem, żeby Wam to ułatwić. Żebyście nie musieli tutaj błądzić, bo na początku błądziłem, musiałem po prostu swoją drogę sobie znaleźć i tu się zaczyna i tu już jest ten jeden i zaraz Wam pokażę, jak biegałem odtąd. Proszę bardzo. Tu też biegałem różne profesje, wszystkie praktycznie, też niskie levele. Magiczne profesje wydaje mi się, że mają tutaj łatwiej, bo biją te żółwie. Trzeba na nie uważać. O, jest już jeden. Zobaczymy, jak dzisiaj tutaj, bo powiem wam szczerze, że to trzeba trafić. Tu też trzeba mieć cierpliwość, posiedzieć, nie przejmować się tym, że też nic nie leci, bo tu też ja tu długo nie zostanę. Ja wam pokażę to tylko, jak macie biegać, jak ja biegałem, i żeby wam to po prostu ułatwić.
Nie zrażajcie się, znowu to powiem, że nic wam nie wypadnie teraz, ale po 15, po nawet i po pół godziny czasami cokolwiek widać, jakiś profit. No nic, musicie uzbroić się po prostu w cierpliwość. Dobrze. Dobra, wracamy się. O, już jest jeden. Nawet szybko się respią. Spójrzcie. Dobra, i teraz tu pobieg... O, jeszcze. No. Oby coś uzbierać, żebyście nie myśleli, że faktycznie tutaj nic nie ma. Nie. Ale widzę, że ktoś tu też jest. Ale my tylko to przebiegniemy. Jak się coś uda złowić, to lepiej do mnie, bo po 15 jest mi potrzebne do trzeciego poziomu imbu, życia, wampiryzm. Tak, widzicie, już jesteśmy na początku, tak jak tu przebiegłem. O. I co, przebiegnę to jeszcze raz, żebyście wiedzieli. Są różne kombinacje, jak tu biegać. Każdy ma, wiadomo, swoją drogę, swoje już opatrzone tam i pozaznaczane. No ja to robię tak. Czy będziecie tak biegać, to też wasza sprawa. Nie musicie. No. Czasami ceny tutaj po 7-8K za sztukę, także warto, jeżeli ktoś ma czas, a potrzebuje pieniędzy, to jak najbardziej. Ale tak jak widzieliście, jak pokazywałem, to jednak więcej czasu spędziłem na OF-ie, bo tam jednak te 4K ostatnio jak nagrałem, to po 4000 były 10 minut, 10 minut było 10 ich nazbieranych, także zobaczymy jak tu. Myślę, że dwa razy przebiegnę, będę się wracał, bo to nie ma.
a wiem, że jak oglądałem sam, gdzie zarobić, to nie robią tego, nie powtarzają, tylko biegnie raz, a dobrze jest, jak jest kilka razy pod rząd, jak ktoś to robi, bo żeby później nie przewijać tego filmiku i nie sprawdzać, gdzie się leciało, gdzie się teraz, przynajmniej ja tak miałem, gdzie się teraz znajduję, Boże drogi, gdzie ja się tu dostałem, i przewijanie tego filmu i sprawdzanie. No, także dwa razy pod rząd, czy tam nawet i trzy, warto. O, nawet rybki nazbieram. To później te ryby to są wyłączone, nie? Bo już tyle się ich zbiera, że i w BP jest ich po 100. I tyle jest aż niepotrzebnych. Dużo wam nie pokażę. Znaczy nie dużo, tylko nie pokażę wam aż takiego profitu, tylko jak biegać. No jest tu jedna osoba. Z miłą chęcią bym się ją zapytał, ile tu jest i jak dużo tego nazbierała, ale jeszcze nie wiadomo, co pomyśli. Aż taki ciekawski nie jestem, nie? Dobra. Biegniemy na dół. Jak widzicie, nie jest ciężko. Wystarczy pozaznaczać i biegniecie tam, gdzie macie pozaznaczane tutaj na mapce. I tylko je ubijacie, także myślę, że takiego problemu nie ma, no ale musicie na nie uważać. Tak. Dobra, będę wychodził. Czy wam coś dodać jeszcze? Nic, no ja wam życzę jak najlepszego profitu tutaj. Zrobiłem dwa kółka, są tylko dwa blody pincers. Myślę, że będziecie mieli więcej szczęścia, no ale wiadomo, jak to jest. Nie biegnie się i nie ma się zaraz pełnego BP wszystkiego, ani zajętego kapa, no wiadomo. Jakby to tak było takie proste, to wszyscy by byli w tibi ustawieni. I wracam z powrotem. To też pokażę, nie będę się wylogowywał gdzieś tam już i kończył filmik, tylko pokażę tą drogę z powrotem, żebyście wiedzieli. Zrobicie dwa kółka razem ze mną i będziecie później wiedzieli już, jak wrócić. Pozaznaczacie sobie bez problemu. Myślę, że tak jest najlepiej. Dobra, wracam do niego. Wracamy do LB, czyli do Liberty Way. Słuchajcie, ja tutaj mam ich. Gdzie one są? Dorzuciłem ich dwa. Czyli mam ich już 690. No tak jak widzicie tutaj w balansu mam 6800. Tu będę kończył. Tu jest następne miejsce, gdzie możecie zarobić. I możecie mi wierzyć, że ja już byłem przyzwyczajony do EF-u, dlatego tam biegałem, ale tu też przychodzi dzień i musicie poświęcić trochę czasu, tak jak mówiłem, 15, pół godziny dopiero zaczyna coś spadać. Nie wiem, jak to się dzieje, ale tak bywa. I też co po niektórych godzinach, ale no to sami zobaczycie. No, musicie poświęcić trochę czasu i zobaczycie, ja wam nie będę tłumaczył. A jak będziecie chcieli zarobić, to poświęcicie czas. Także, jeżeli wam się podobało, łapka w górę, zostawcie subskrypcję, za co dzięki. Szacunek, pozdrawiam, do następnego, hej.